co było w ogóle w Budapeszcie, co było przedmiotem spotkania, co historycznie powoli działo się. Spróbuję Państwu dzisiaj oddać w jak najbardziej wiarygodny sposób streszczenie tych kilku dni, które tam mieliśmy przyjemność, mieliśmy okazję spędzić. Ja myślę, że te najważniejsze osoby, które mają być, już są, dlatego śmiało możemy punktualnie rozpocząć. Tak jak Państwo tutaj widzicie, jest to początek naszego biznesu. Początek dlatego, że właśnie w tym dniu nastąpił ten historyczny moment, kiedy to został uruchomiony Cytok 2.0, na razie w wersji beta, o tym również dzisiaj będę opowiadać. Nie mam pojęcia, przyznam się Państwu otwarcie od razu, jak długo to potrwa. Jeżeli ktoś będzie musiał, nic się nie stanie, jeżeli wyjdzie. Natomiast postaram się zrobić to w miarę szybko i sprawnie. Myślę, że w godzince na pewno uda mi się zmieścić, a przynajmniej tak będę się starać. Bardzo proszę o wyrozumiałość, ponieważ przygotowywałam to, że tak powiem, na gorąco. Jesteśmy świeżo po wyjeździe, jak również jestem dzisiaj w nowym miejscu, na zupełnie innym sprzęcie. Mam przed sobą 3 komputery, na każdym coś innego kontroluję. Zupełnie inny mikrofon, także nie swoje warunki, ale jest dobrze. Myślę, że najważniejsze jest to, żebym przekazała dziś Państwu, co tam robiliśmy takiego. Otóż przyjechaliśmy w piątek. I już w piątek zaplanowaliśmy pierwszą imprezę. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie, gościom zaproszonym na mojego szampana dyrektorskiego. Jak Państwo tutaj widzicie, świętowaliśmy. I piątek był, można powiedzieć, na takie rozkręcenie się, ponieważ sobota była bardzo długim i treściwym dniem. I tak naprawdę sobota była tym dniem kluczowym, na którym dzisiaj chcę się skupić, żeby Państwu przekazać te informacje, które tam padły. Nie ukrywam, że była to na chwilę obecną najważniejsza konferencja w historii firmy. Najważniejsza w sensie również merytorycznym, ponieważ najwięcej informacji otrzymaliśmy, takich naprawdę konkretów. Było około 2,5 tysiąca osób, tak jak Państwo tutaj widzicie. My Polacy byliśmy na trzecim miejscu. Najwięcej było Węgrów, no to jest oczywiste, ponieważ konferencja odbywała się na Węgrzech. Na drugim miejscu była Słowenia, 290 osób. 1000 osób było z Węgier, 290 Słowenia. Już blisko Słowenii jesteśmy my, 250 osób. Stanowiliśmy trzecie miejsce, łącznie, jeszcze raz przypomnę, 4500 osób. Tak jak tutaj widzimy, zdjęcie pokazuje, pełna sala. No i cóż, uczestniczyliśmy w tych mega ważnych wydarzeniach. Moment, przepraszam, jeszcze sobie tutaj technicznie muszę trochę inaczej przeorganizować, dobrze. Okej. Na pierwszy rzut wystąpił Chris Cooper jako główny prowadzący tego naszego spotkania i poprosił wszystkich z zarządu na scenę. Dan Anderson przepraszał, ale nie mógł być ze względu na to, że ma chorą żonę. Natomiast pozostali wszyscy, widzicie ich Państwo tutaj na dole. I bardzo dobra pierwsza informacja, która padła. To, co Państwo widzicie na prawej stronie, a otrzymaliśmy to również na maila, wszyscy, którzy jesteśmy zarejestrowani w firmie, jest to nowy magazyn firmy Cytok. Nowy magazyn, w którym będą ogólne, najważniejsze informacje, które dotyczą naszej firmy. Dzięki temu magazynowi, który będzie wydany online, który już działa i otrzymaliście Państwo, ja myślę, przez linka kliknięcie, oglądaliście go jednak na razie w wersji angielskiej, już wkrótce będzie również w języku polskim. Będziemy mogli ten magazyn wysłać komuś, żeby sobie dokładnie przeczytał w formie pisanej te informacje o naszej firmie, które są najbardziej istotne. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja bardzo często rozmawiałem z różnymi osobami po konferencji, ewentualnie po rozmowie na Skype'ie, miałam takie pytanie, no dobrze, a czy ja mogę sobie na ten temat coś poczytać? No i tutaj zawsze pojawiało się, prawda, no możesz na przykład tu, czy tu, ewentualnie, no może niewiele, najlepiej przyjść na konferencję. Dostaliśmy, proszę Państwa, super materiał, w którym będzie wszystko to, co potrzeba, w jednym magazynie online i już wkrótce w języku polskim, więc to była pierwsza, myślę, bardzo dobra, bardzo fajna informacja. Idąc dalej. Poproszono na scenę pomysłodawcę w ogóle pomysłu Cytok. Pomysłodawcę portalu społecznościowego, który budujemy. Jarle Thorsen jest to osoba, która wymyśliła w ogóle, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, wymyśliła pomysł dotyczący tego, żeby zbudować taką społeczność, która będzie dawała możliwości zarobkowe wszystkim użytkownikom. On w skrócie przypomniał, jak to było, taki rys historyczny i jak narodził się pomysł dotyczący Cytoka. Następnie na scenę został poproszony Frank Ricketts. Franka Ricketts'a
znamy. Ja myślę, że większość z nas widziała go już raz, a może nawet więcej w Polsce. Mieliśmy tą przyjemność słuchać go. Jest to osoba odpowiedzialna przede wszystkim za formę prawną naszej firmy, za wszelkiego rodzaju regulacje, które mają związek również z opcjami, z wejściem na giełdę, z wszystkim tym, co jest naprawdę bardzo ważne dla naszego biznesu. I Frank Ricketts powiedział bardzo, bardzo ważne zdanie. Dostarczymy Wam dzisiaj tego, co wcześniej było tylko obietnicą. Powiedział również, dziękuję Wam, że czekaliście i jesteście z nami. I jest to bardzo ważne dla nas i dla Was. I obiecuję Wam, że już w tym roku będziecie właścicielami pełnoprawnymi tej firmy. I tak naprawdę podkreślił również, że twórcy złożyli nam obietnicę i w tym roku ją wypełnią. I było to naprawdę mocne zapewnienie, a później kolejne rzeczy, które działy się na konferencji, rzeczywiście dowodziły, że słowa te zostały wypełnione treścią. Padło również bardzo ważne zdanie od niego, nie możesz nic zrobić z tym, że ktoś nie będzie chciał w tym megaprojekcie uczestniczyć. No nie możemy nic zrobić. Bardzo często denerwujemy się, wściekamy się, że ktoś tego nie rozumie, że ktoś nie chce zarejestrować się na Stajtoku. Tutaj ten temat był fajnie rozwinięty i Frank Ricketts podkreślał jedną rzecz. Ci, którzy chcą, będą to tworzyć. Ta firma i tak się będzie rozwijać, i tak, z nami lub bez nas. I padła również obietnica, że będziemy na giełdzie. Będziemy firmą, która będzie notowana na giełdzie. Może to jeszcze nie będzie w tym roku, może to się trochę przesunie w czasie, ale na pewno będziemy notowani na giełdzie. Frank Ricketts mówił również o procedurze KYC, gdzie nieodwołalnie już teraz na 100% jest ustalony termin do końca maja i ci ludzie, którzy tego nie zrobią, po prostu stracą wszystkie swoje opcje. Nie będą mogli być współudziałowcami. Jest to bardzo istotne i dlatego też między innymi przedłuża się ten proces, ponieważ firma chce, aby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać, żeby nie odbierać jednak tego tym, którzy jeszcze tego nie zrobili. Dlatego znowu proces ten został przedłużony do końca maja, ale już zdecydowanie nieodwołalnie, już nie będzie zmieniło się. Firma wychodzi z założenia również, że nie chce wybuchnąć wchodząc na giełdę. To nie ma być wielki boom, a później spadek. To ma być stabilny wzrost, systematyczny i taki, który da nam pewność tego, że tak naprawdę w dobrym miejscu zainwestowaliśmy swoje pieniądze. Frank Ricketts również mówił o AdClicksach. Bardzo ważna informacja. W Stajtok 2.0 zostaną uruchomione na nowo AdClicki. Jak wiemy, nie działały one przez ostatni czas, przez kilka miesięcy. Natomiast już maj, czerwiec to są te miesiące, kiedy AdClicki wystartują, kiedy będą funkcjonowały, będą działały dobrze i kiedy będziemy mogli odnotowywać my, którzy mamy pakiety złote oraz brązowe, kolejne osoby w swoich strukturach, takie, których w ogóle nie znamy. Frank Ricketts mówił również o systemach płatności. I ja myślę, że mega świetną, konkretną informacją jest tutaj fakt, że firma współpracuje z systemem płatniczym PayPal. Myślę, że większości z nas, jeżeli robiliśmy jakiekolwiek transakcje internetowe, znamy system płatniczy PayPal i wiemy, że jest on długoletni, sprawdzony, taki, któremu naprawdę możemy zaufać. Trwają negocjacje z wieloma różnymi innymi firmami, które będą jako alternatywa dla osób, które chciałyby skorzystać w inny sposób systemów płatniczych. Dla osób, które nie chciałyby przez PayPala, ale być może kartą, być może jeszcze w jakiś inny sposób. I to już działa na Stajtoku. Już jest kompatybilny PayPal z Stajtokiem, a już wkrótce będziemy mogli obserwować to również w naszej firmie OPM aktualnie. Ok, następnie na scenę, myślę, że tyle o wykładzie Franka Ricketts'a, następnie na scenę został poproszony Rune Evensen, który miał bardzo ważną rolę i bardzo ważną funkcję do spełnienia. Ja powiem w ten sposób, nie będę tego w jakikolwiek sposób komentować, ale doradcy, którzy współpracowali z firmą Unico i doradzali tej firmie w rozwoju, w przyszłości i w tym, co ma być, stwierdzili jednogłośnie, że to jest najlepszy i idealny moment ku temu, żeby zidentyfikować wreszcie portal społecznościowy Stajtok właśnie z nazwą firmy, gdzie nazwa firmy Unico niewiele mówiła, a tutaj mamy firmę Opportunity Network,
czyli społeczność szansy. I w tej sytuacji obie te firmy są ze sobą kompatybilne, mamy nowe logo, mamy nową nazwę. Można powiedzieć, że w pewnym sensie mamy nową firmę, ale starą. I to bardzo dobrze, bo sprawdzoną. I firma Opportunity Network na chwilę obecną jest właścicielem portalu społecznościowego SiteTalk. SiteTalk się nie zmienia, wszystko jest dokładnie takie samo, więc myślę, że to jest bardzo dobra informacja. Tutaj jest cytat z tego, co Rune Evensen mówił. Jeszcze raz podkreślę, nie jest to łatwa rola przekazywać taką informację, bo społeczeństwo z założenia nie reaguje od razu pozytywnie na wszelkiego rodzaju zmiany. Do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić, to trzeba przyjąć do wiadomości, trzeba się opatrzyć, osłuchać, zaakceptować i po prostu iść dalej, tak jak to mówił Frank Ricketts. I myślę, że tyle na ten temat. Jeszcze tylko wspomnę przy okazji następnego slajdu, że Rune Evensen powoływał się tutaj na przykłady innych marek. Jest pytanie, co by było, gdyby Coca-Cola miała, prawda, zieloną puszkę albo Facebook miał nagle żółte logo. No i to, co mówiłam Państwu we wtorek na konferencji, taka niespodzianka. Ja akurat korzystam zarówno z PayPala, jak i z AlertPay'a. Myślę, że też Państwo w większości znacie ten system płatniczy. I AlertPay zrobił też ostatnio niespodziankę, jak Państwo widzicie, AlertPay is now Payza, czyli również zmienia swoją nazwę. To jest dzisiaj naturalne, po prostu stałe są tylko zmiany i musimy się do tego przyzwyczaić i tyle. I nie dyskutować na ten temat, tylko robić swoje. I właśnie tak robiąc swoje, na następnym slajdzie macie Państwo informację, która jest jakby zwieńczeniem tutaj dla mnie no, ciekawej historii 2 lat, kiedy to postanowiłam związać się z firmą wtedy Unico, aktualnie żeby było łatwiej, mówię, z portalem społecznościowym SiteTalk, żeby się po prostu oswoić. Musimy nauczyć się tego, że jest to Opportunity Network. I tutaj jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy jakiekolwiek chociażby ziarenko włożyli ku temu, żeby ten sukces nastąpił. No tam było wspólne zdjęcie. Polska oczywiście odznaczyła się tradycyjnie na scenie. Pokazaliśmy się, zostaliśmy uwiecznieni, prawda? I teraz wszyscy wiedzą, że również SiteTalk jest dość rozpoznawalny. Nawalny również w Polsce. Zostały rozdane Rolexy, oczywiście kto mnie zna, chętnie mu pokażę. Wszystko działa, jest dokładnie tak, jak firma obiecała, czyli da się to zrobić. Jest to kwestia tylko jakby zaparcia się i robienia dalej swojego, pomimo tego, co mówią inni na różne tematy. Ale tyle. Zeszliśmy ze sceny, rozdali nam Rolexy, nie słyszałam, nie widziałam, ale zza kulis było coś z zewnątrz w tle słychać, że następnym wykładem była informacja odnośnie SiteTalk Care. SiteTalk Care, czyli pomoc dla potrzebujących, gdzie mamy, jak wiemy, możliwość z naszego biura internetowego, ze środków wewnętrznych, na przykład dofinansować dzieci, które są w potrzebie, które są dotknięte powodziami, które potrzebują zdecydowanie naszej pomocy. I ktokolwiek czuje się na siłach, ktokolwiek chciałby dopomóc, jak najbardziej tutaj może w tej sytuacji również zaistnieć i wspomóc. I została ta akcja dokładnie omówiona, zostały przedstawione te rzeczy, które już SiteTalk Care zrobił dla odpowiednich dzieci. SiteTalk 2.0 został uruchomiony, wykrzyknik. Posypało się złoto z sufitu, jak Państwo zobaczycie za chwilę na zdjęciu. Poleciała para z ziemi i złoto z sufitu i Adrian Barrett został zniesiony wręcz ze sceny w ramach różnego rodzaju fanfarów. Super, dzięki, Wojtek już jest na właściwym miejscu, możemy iść dalej. Okej, a następnie nastała przerwa. Po takich emocjach, no może nie wiem, czy to czuć, czy nie, ale ja jestem pełna tych emocji, ponieważ byłam tam i myślę, że te osoby, które również tam się pojawiły, są bardzo z tego zadowolone, jeżeli tylko będą chciały na koniec, mogą się na ten temat również wypowiedzieć. Następnie pojawiła się przerwa. Przerwa pojawiła się po kilku godzinach, w związku z tym wszyscy ochoczo opuścili swoją salę po to, żeby posilić się. I tutaj na następnym slajdzie możemy zaobserwować, że były takie osoby, które znamy tylko i wyłącznie z konferencji. Proszę Państwa, w lewym górnym rogu, zaraz tylko spojrzę na dzisiejszą frekwencję, czy jest z nami Tereska? Nie widzę. A jest Tereska, witam Cię serdecznie. Teresko, pozdrawiam Cię. Tereska odnalazła mnie i proszę Państwa, to jest fantastyczna informacja, bo okazuje się, że 2 lata można ze sobą współpracować i spotkać się dopiero po 2 latach, na przykład w Budapeszcie, prawda? Mieszkając w Bydgoszczy, Bielsku Białej i spotykamy się w Budapeszcie, wszystko na B. Dlatego no fantastycznie, że mogłyśmy wreszcie się zobaczyć. To tak jest, że robiąc to w taki sposób i na odległość, rzadko się widzimy, ale i tak mimo wszystko odnotowujemy wspólne
mniejsze lub większe, ale jednak sukcesy. Tak jak już Państwu mówiłam, we wtorek był problem, żeby się zebrać całą naszą top grupą, żeby zrobić fajne zdjęcia, dlatego jest tego niewiele, ale mamy tutaj zdjęcia z okolic naszego spotkania, mamy tutaj zdjęcia z hali, gdzie to spotkanie było sprzed hali, w środku hali, było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pomieszczeń i w jakiś tam sposób z co po niektórymi udało się spotkać, porozmawiać i podać rękę, no a z niektórymi w ogóle poznać, bo wcześniej się na wizji nie widzieliśmy. Pozdrawiam wszystkich tych, o których nie wspomniałam, a z którymi widzieliśmy się również po raz pierwszy. Szkoda, że nie mamy wspólnego zdjęcia. Na następny raz w Budapeszcie na pewno tego nie przeoczymy. Już mam nawet na to pomysł. Okej. Okay. I po przerwie udaliśmy się posileni, poopici na następne nasze wykłady, na następne części tych zdarzeń. I tutaj pojawiły się kolejne konkrety. Na scenie był Ken Norlund, który no, jest pomysłodawcą różnych rzeczy. Tym razem zaprezentował w naszej społeczności nowy zupełnie produkt. Produkt, który jest suplementem. I powiem Wam tutaj taką ciekawostkę. Tutaj mogą być zdania podzielone, również opinie mieszane. Znowu suplement. Wielokrotnie to było tak, że kiedy rozmawiałam z różnymi osobami na temat Sajtoka, mówiły, że one dobrze się czują właśnie w suplementach. I to jest bardzo dobra informacja, ponieważ znajdą się tacy ludzie, którzy właśnie na przykład dla tego produktu postanowią się związać z naszą firmą. Jest to produkt, który już teraz możemy spotkać w naszym sklepie i produkt, który składa się z 30 saszetek, które otrzymaliśmy, ponieważ zostaliśmy poczęstowani. Każdy otrzymał przy wejściu w Budapeszcie dwie takie saszetki, zawierają te produkty w sobie witaminy i minerały. Jest to jedno papierowe duże opakowanie z 30 saszetkami, czyli można powiedzieć, że starcza na miesiąc. Zakup takiego produktu to jest równowartość 50 punktów, które wchodzą w obrót struktury i na przykład zakup tego produktu może być w przyszłości potraktowany jako tak zwana kwalifikacja. Jeszcze proszę Państwa, aż do tej pory cały czas ciężko mi w to zawsze uwierzyć, ale takie są fakty, że jesteśmy chyba jedyną firmą marketingu sieciowego, gdzie nie ma potrzeby robienia tak zwanej kwalifikacji. To jest niesamowite. Nie spotkałam, proszę Państwa, drugiej takiej firmy, która by płaciła pieniądze po prostu wszystkim, tylko dlatego, że jeden raz w życiu zakupili pakiet biznesowy i mamy w regulaminie zapis, że przyjdzie taki moment, że ta kwalifikacja 50 punktów nastąpi. I to jest oczywiste, że ona nastąpi, natomiast każdy miesiąc bez tej kwalifikacji jest naprawdę fantastycznie mile widziany. Jest to produkt, którego temat został poruszony w kontekście właśnie być może tej tak zwanej kwalifikacji, w kontekście takim, że gdybyśmy uruchomili wyobraźnię, co by było, gdybyśmy mieli trochę mniejszą strukturę niż mamy teraz, ale gdyby każdy co miesiąc robił taką kwalifikację, taką, która ma 50 punktów co miesiąc, która jest przeliczana na Wasze premie. Oczywiście Kenny Nordlund pokazywał te przeliczenia, ja ich tutaj nie będę przytaczać, ale naprawdę były one no, bardzo fajnie rokujące na ciekawe pieniądze oraz również na ciekawe samopoczucie, ponieważ oczywiście nie omieszkaliśmy wypić, skonsumować tych produktów. Nie dość, że są to witaminy i minerały, to jeszcze są bardzo dobre w smaku. To jest też ciekawe, bo mamy różne suplementy, ale czasem jest tak, że to niekoniecznie smakuje. Natomiast tutaj naprawdę z przyjemnością degustowaliśmy, tym bardziej, że cały dzień była ta energia nam potrzebna i została tutaj dostarczona. Ze względu na konwencję w Budapeszcie została ogłoszona następująca promocja. To, co Państwo tu widzicie po środku, zaznaczone czerwoną ramką, kup 3 produkty, dostaniesz 4. To znaczy, kup 3 całe opakowania, a 4, czyli 4, dostaniesz gratis. Jest możliwość tutaj zakupić w naszym sklepie internetowym, wartość punktowa 200 punktów, cena 250 euro i to jest promocja do jutra, do piątku wieczorem. Co ciekawe, na tych saszetkach, proszę Państwa, z tyłu jest napis Made in Poland, cokolwiek to znaczy, to jest to bardzo dobra informacja. W tej cenie również znajduje się przesyłka. Nie musimy się tłumaczyć z tego, skąd ten produkt idzie, ponieważ jest on produkowany w Polsce. Jest on produkowany na bazie granata, natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju szczegóły, myślę, że nie czas i miejsce, ale na pewno kiedyś sobie o tym bardziej wnikliwie porozmawiamy. Codziennie potrzebujemy oczywiście witamin i minerałów i mamy tutaj na każdy dzień taki właśnie produkt, taki preparat. Będzie on dostępny w sklepie już w cenie regularnej.
Czarnej 69 euro, dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. 69 euro będzie kosztowało takie całe opakowanie, a jeszcze proszę zapamiętać ten produkt, ponieważ on będzie oczywiście w naszych pakietach startowych, chociaż we wtorek już zdradziłam tą tajemnicę. Ale dobrze, idźmy dalej. Kenny Nordlund tym zakończył swoje wystąpienie. Dość dużo mówił właśnie o systemie, o tym produkcie nowym i o różnych ciekawych aspektach przeliczenia go na pieniądze, które dzięki temu mogą się pokazać w naszych strukturach. W ciągu tego czasu, odkąd, jeszcze wrócę do tego, Adrian Barrett zszedł ze sceny po tym, jak nowy Sajtok 2.0 został uruchomiony, po 15 minutach od zejścia ze sceny odnotowano 1 200 000 wejść na stronę Sajtoka z całego świata. Niesamowita informacja. To był kolejny ponoć rekord otwarcia stron, które są portalami społecznościowymi i które debiutowały. Dobrze, wracamy do Tomasa Nordlunda. Tomas Nordlund, proszę Państwa, opowiadał o swoim mentorze. Jego mentor to Jim Rohn. Opowiadał o tym, że każdy, kto odnosi swój sukces, wcześniej czy później musi mieć mentora, musi mieć coacha, musi mieć osobę, na której może się wzorować i z której może czerpać, z której może brać przykład. I ja myślę, że każdy z nas ma taką osobę, jeśli nie ma, to jak najszybciej trzeba sobie ją znaleźć. Mówił również Tomas Nordlund o bardzo ciekawych dwóch wątkach. Mamy je na zdjęciach. Po lewej stronie, jak Państwo widzicie, jest żyrafa. To zdjęcie jest trochę oddalone, ale myślę, że dość widoczne. Jest żyrafa i za nią jest lew. Tam u góry jest napis, który mówi o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. No i tak, nie ma rzeczy niemożliwych. Lew na szczudłach jest nawet wyższy od żyrafy. To jest jedno przesłanie, które było podkreślone determinacją. Jeżeli jesteśmy zdeterminowani, to naprawdę idziemy w określonym kierunku i w określonym celu. I drugie przesłanie, które już widzieliśmy, przynajmniej ja je widziałam we Wrocławiu, bardzo możliwe, albo w Warszawie, never ever give up, czyli nigdy, ale to przenigdy się nie poddawaj. Nawet ta żaba, prawda, zjadana tutaj, jak widać na obrazku przez bociana, jeszcze go stara się, prawda, udusić, no bo nie poddaje się, nie poddaje się. No i tego właśnie Tomas Nordlund nam życzył i z takim przesłaniem zszedł ze sceny. Następnie na scenie pojawił się znowu Frank Ricketts po to, aby omówić nam dokładny skład nowych pakietów. Mamy, proszę Państwa, nowe pakiety, to znaczy mamy nowe nazwy, mamy nowe ceny i mamy nowy skład pakietów. Mamy pakiet biznes, pakiet profesjonal i pakiet premium. Jak widzicie, cena ich uległa zmianie, jest to 165 euro, 550 euro i 2250 euro i wartość punktowa również uległa zmianie, to znaczy 150 punktów jest przy pakiecie biznes, 500 pozostaje przy profesjonal i przy premium, 2000 mamy na dole wartość punktową. Produkty ja już omawiałam na naszym spotkaniu wtorkowym, natomiast tutaj jest bardzo ważne to, ja myślę, że w pakiecie biznes, czyli w pakiecie podstawowym, już mamy coś do zaoferowania. To nie jest tylko i wyłącznie licencja, ale to jest 100 Sajto kredytów. 100 Sajto kredytów jest to równowartość 10 euro, czyli 10 euro, które w Sajtoku możemy wydać na cokolwiek. To jest tak liczone, że 10 Sajto kredytów to jest 1 euro. Takie jest przeliczenie. I również w pakiecie tym właśnie podstawowym, czyli biznes, mamy do dyspozycji jeden z programów Holiday Plus albo Holiday Rewards. Kolejny bardzo ciekawy element z tych pakietów, myślę, jest taki, że mamy wreszcie produkt, który jest namacalny, czyli mamy ten nasz Sense and Soul, czyli zestaw tych suplementów, o których przed chwilą opowiadałam, czyli te saszetki, które otrzymujemy przesyłką do domu. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych, absolutnie za to opłat. I jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, mianowicie w trzeciej opcji, w pakiecie premium, mamy właśnie możliwość przejścia szkolenia licencjonowanego Sajtok Deals, czyli otrzymujemy licencję na wprowadzanie firm. To jest tak z tymi dealsami, że nie każdy musi to robić i nie każdy też może to robić. Jest to bardzo ważne, żeby po prostu nam się nagle nie zrobił chaos. Frank Ricketts o tym mówił i podkreślał to, ale jeszcze do tego, myślę, wrócę później. Promocja Merytów polega na tym, że do pakietu złotego jeszcze, prawda, mówię, ale do pakietu premium
czyli tego najwyższego, otrzymujemy łączną wartość, jakbyśmy wszystko dodali, łącznie to, co mamy z pakietem, jakby do wydania na opcję 1750 euro. Jak Państwo pamiętacie, wcześniej przed Budapesztem była promocja, która powodowała, że mieliśmy 2250 przez chwilę euro. To było jeszcze więcej niż dawaliśmy za pakiet. Teraz mamy 1750, łączną kwotę, którą możemy przeznaczyć na opcję. Natomiast w pakiecie Professional, czyli dawnym brązowym, mamy kwotę łączną 200 euro, którą możemy przeznaczyć na opcję. I tak jak tutaj mamy na samym dole na czerwono, promocja ta jest ważna do 29 czerwca. Czyli do końca, można powiedzieć, czerwca jest ta promocja meritów, bo o niej mówimy. Później znowu jakieś warunki ulegną zmianie. A, no i jeszcze tutaj cytat, prawda, Franka Rickettsa. Będziemy dostarczać Wam nowe rzeczy, ale już dziś możesz zacząć być dumny z naszej firmy i z tego, że jesteś w tym biznesie. Każdy może zakwalifikować się na dowolny poziom. I tutaj wykrzyknik bym postawiła. Każdy może zakwalifikować się na dowolny poziom. I to było podkreślane wielokrotnie na tej konferencji, że to nie jest tak, że osoba, która decyduje się na współpracę z firmą, osoba, która decyduje się na budowanie społeczności Sajtok, że ona musi kupować pakiet biznesowy. Absolutnie nie. Wiemy o tym doskonale. Ci, którzy to przeżyli na własnej skórze, tym bardziej, że nawet darmowy użytkownik poprzez aktywność własną może stać się użytkownikiem pakietowym, jeżeli zdobył odpowiednią liczbę punktów. Nie wiem, czy wiecie wszyscy o tym, ale być może ktoś nie wie, dlatego powiem o tym dosadnie. Jeżeli jesteś darmowym użytkownikiem i wprowadzisz osobę na pakiet złoty, to automatycznie stajesz się użytkownikiem pakietu brązowego. No przepraszam Was, muszę się też nauczyć, prawda? Premium Professional, tak, biznes. Tutaj mamy podpowiedź. Będę się uczyć do następnego wtorku, muszę to wykuć, tak? Czyli jeżeli jesteś użytkownikiem darmowym i wprowadzasz kogoś na pakiet premium, to automatycznie jesteś użytkownikiem pakietu Professional, ponieważ uzyskujesz 25% punktów z aktywności własnej. 25% z 2000 euro to jest dokładnie 500 euro. Czyli nie płacisz za pakiet. Wskakujesz na status profesjonal, nie otrzymujesz produktów, nie, 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 ale otrzymujesz prawo do wynagrodzeń. Już nie jesteś darmowym, który zbiera punkty, tylko możesz pobierać normalnie gotówkę, wypłatę, jak również otrzymujesz odpowiedni limit wypłat tygodniowych. Ja wiem, że na razie, na początek, to może jest niewielki argument, 2,5 tysiąca euro na tydzień. Niektórzy myślą, że to jest jeszcze niedostępne, no bo na początku nie jest. To trzeba, musi być struktura zbudowana, żeby to się pokazało jako dostępność, względnie zagrożenie, że jest to za mało tygodniowo. Ale to jest dowód na to, że to nie jest tak i uważajmy, kiedy rozmawiamy z ludźmi, to nie jest tak, że my musimy kupić pakiet. My możemy kupić pakiet po to, aby przyspieszyć swój awans. Tak naprawdę darmowy użytkownik może dokładnie tak samo awansować i może dokładnie tak samo zarabiać pieniądze, z tym, że ta droga jest zdecydowanie dłuższa. Po prostu trwa to dłużej, bo on musi wykazać się aktywnością, żeby najpierw upgrade'ować swój pakiet poprzez aktywność, a później zdobywać kolejne statusy, kolejne możliwości wynagrodzeń, no i już przy goldzie, powiedzmy, dopiero wtedy mieć możliwość sięgania po licencję na przykład na wprowadzenie firm do Sajtok Deals, ale o tym jeszcze dzisiaj będzie. Dwie osoby, widzicie Państwo, tutaj są na scenie. Są to osoby, które awansowały na pozycję vice prezydenta, czyli otrzymali oni czek o wartości 100 tysięcy euro. Ten młody człowiek, który właśnie ma mikrofon w ręce, jest to Słowenia. No, fajne tańce urządził na scenie. Widać, że naprawdę był z tego szczęśliwy. Naprawdę były tam przeogromne emocje, ale powiedział, no, po prostu bardzo, bardzo istotną rzecz. To się nie robi samo. Tutaj naprawdę trzeba pracować. Tutaj naprawdę trzeba włożyć czas, energię i te rzeczy, żeby rzeczywiście otrzymać tą nagrodę. I to się zgadza. Powiedział bardzo, bardzo potrzebną, mądrą, dobrą rzecz. I drugi, przepraszam Was, ale nie pamiętam. Być może Adam wie, pamięta, to niech kliknie, albo ktokolwiek inny. Drugi pan po lewej stronie powiedział też bardzo ciekawą rzecz. Słuchajcie, mam ponad 70 lat. Ja to zrobiłem, to i Wy to zrobicie. Nie znam się na komputerze, nie znam się na internecie, nie byłem nigdy wcześniej na żadnym portalu społecznościowym. Jak widzicie, zrobiłem to. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście również chcieli mieć takie marzenia. Któryś z nich powiedział taką rzecz. Nie myśl o tym, żeby było łatwiej, tylko o tym, co zrobić, żeby być lepszym niż jesteś. Żeby być lepszą wersją siebie. Ja sobie to zapisałam, bo mi się to podoba i ja to kupuję.
Okej, idźmy dalej. To były kolejne nominacje na wiceprezydentów, kolejne dwa czeki, które zostały rozdane. Kenny Nordlund pojawił się po raz kolejny na scenie i pokazał rzecz bardzo ciekawą. Pokazał dwie ścieżki. Tak jak tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie. Pierwsza ścieżka, ta strzałka, która idzie od OPN w górę do rogu, pokazuje ścieżkę darmowego użytkownika. Co by było, gdyby dowolnie zarejestrowana darmowo osoba zarejestrowała 10, 20 albo 30 darmowych tylko użytkowników, a oni zrobiliby to samo, a tamci zrobiliby znowu to samo. Każdy z nich za bezpośrednio poleconych otrzymuje 5% Saito kredytów. I jeżeli jesteś członkiem płatnym, to otrzymujesz aż do 20% wynagrodzenia z całej struktury, z całej ich aktywności. Jeżeli jesteś darmowym, to tylko oczywiście z bezpośredniego polecenia. To było w przełożeniu na liczby i to było w ostateczności też ukazane w bardzo fajny sposób, nie potrafię tego niestety przekazać, że tutaj droga poprzez darmowe uczestnictwo jak najbardziej może doprowadzić do tego samego miejsca, z tym, że trwa to zdecydowanie dłużej. Ale była też pokazana druga ścieżka. Od logo OPN macie Państwo w dół trzy osoby. I ja myślę, że każdy, kto miał cokolwiek wspólnego z marketingiem sieciowym, widział to już nieraz, prawda, że trzy, jeżeli poleci trzy, robi się 9, jeżeli poleci każdy z nich po 3, to robi się 27, jak tu widzimy. Jeżeli 27 poleci po 3, robi się 81 osób. Jeśli byśmy wzięli na okrągło tylko 100 osób i jeżeli te 100 osób poleci też tylko po 10 darmowych użytkowników i tak dalej, i tak dalej, każdy będzie miał tylko 10% z bonusu binarnego, to po przeliczeniu i przepuszczeniu tego przez odpowiednie obroty w postaci na przykład tylko tych 50 BV miesięcznie, otrzymujecie Państwo 500 euro na miesiąc. Tak, to był skrót wydarzeń kompletny, natomiast do czego zmierzam? Ta krzywa, która jest narysowana na wykresie po prawej stronie, ma poruszać się w jednym kierunku, w górę. Czy to będzie się działo wolniej, czy to będzie się działo szybciej, to zależy tylko i wyłącznie od inwencji twórczej osoby, która prowokuje rozwój struktury, czyli od każdego z nas, od tego, ile czasu poświęcamy, od tego, co robimy, jak robimy i czy w ogóle robimy, prawda? Natomiast generalnie każdy robi to w swoim własnym tempie. I bardzo ciekawe jest to, że zaczyna się sprawdzać to, co czasami mi się wymknie w trakcie konferencji, mianowicie to, że przychodzi taki czas, kiedy każdy, ale to dokładnie każdy, będzie mógł znaleźć tutaj dla siebie miejsce. To nie ma znaczenia, czy on lubi bardziej portal społecznościowy, czy bardziej lubi się bawić, czy bardziej lubi biznes przez duże B, czy bardziej może lubi suplementy. Tutaj docelowo twórcy tak sobie założyli i jak widać pierwszy krok postawili, docelowo ma być wszystko to, cokolwiek możemy chcieć zakupić albo zapragnąć mieć przez internet. Dlaczego nie mielibyśmy zarabiać na tym pieniądze? Dzisiaj na spotkaniu otwartym w Bielsku, z którego właśnie przyszłam przed chwilą, mieliśmy o 18:00, fantastyczne zresztą informacje były, postawił pytanie, proszę Państwa, kto 10 lat temu zakupował cokolwiek przez internet? No, nikt się nie, oczywiście nie podniósł ręki. A kto 5 lat temu? Było już kilka osób. A kto teraz kupuje? Prawie wszyscy podnieśli ręce. I to się dzieje. Dlaczego nie mielibyśmy na tym zarabiać? Tutaj bardzo fajnie opowiedział o tym właśnie również w tym wątku Kenny Nordlund. I idąc dalej, Kenny Nordlund opowiedział również o swoim kolejnym, bardzo ciekawym pomyśle na dochód pasywny, który nazywa się Deals. Dealsy, czyli można powiedzieć, że zakupy grupowe, które co prawda są pewnego rodzaju odpowiednikiem Groupona, ale w wielu różnych tutaj obszarach Groupon nas w życiu nie dogoni, ponieważ nie posiada pewnych funkcji. I na dealsie, tak jak tutaj Państwo widzicie, jak się to wyświetla, może być po prostu kompletnie wszystko. Jeżeli, nie wiem, będziecie mieć licencję, a do czego oczywiście zachęcam, na wprowadzenie firm, nie mamy po prostu żadnych ograniczeń. W każdą stronę, do góry, w dół i w bok, wszędzie na tych dealsach możemy zarabiać pieniądze, a przy okazji dobrze się bawić, bo tutaj też o to chodzi, tak? Chodzi też o to, żeby, jak to nasz fanpage pokazuje, bawić się pracując i zmierzamy również w tym kierunku i jeszcze dzisiaj o zabawie coś niecoś będzie. Wszystko, cokolwiek kupimy, wszystko, cokolwiek tutaj zrobimy, ma nam generować BV, 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 czyli firma będzie nam płacić za to,
co będziemy robić właśnie tędy, podczas gdy i tak to robimy gdziekolwiek. I teraz firma płacić będzie przy dealsach wielokrotnie za raz wykonaną pracę. Cały czas te dochody mają za zadanie rosnąć. I na następnym slajdzie zobaczycie Państwo również informację o tym, że już wkrótce we Wrocławiu będziemy mieli możliwość certyfikować się. Oczywiście nie jest to dla wszystkich, jest to dla tych osób, które chciałyby wprowadzać firmy, które myślą, że dobrze się w tym czują, które chciałyby również zwielokrotnić swoje dochody, swoje możliwości w związku z Sajtokiem, w związku z tą firmą. I we Wrocławiu mamy możliwość uczestniczyć jako trzeci w ogóle kraj w tym szkoleniu. Po pierwsze, szkolenie Sajtok Deal odbyło się już na Węgrzech i tam też było najwięcej użytkowników, uczestników na konferencji. Przed konferencją zostało wprowadzone ponad 100 różnego rodzaju dealsów i Węgrzy to już przetestowali. Dlatego być może, jeśli Państwo wejdziecie na Sajtoka, zobaczycie, że jakieś tam pojedyncze oferty jeszcze pozostały, po tym, co już w wersji testowej zostało zrobione. Na drugim miejscu na naszej konferencji była Słowenia, jeżeli chodzi o liczbę uczestników tej konferencji. I już w ten weekend u nich również jest szkolenie na temat i certyfikacja na temat Sajtok Deals. Natomiast my jako trzeci kraj w kolejności już 26-7 maj będziemy gościć znowu zarówno Franka Rikece, jak i Kennego Norlunda, ale również całą naszą linię sponsorowania węgierską, Latasza, już umiem. Jona Podkiwanok też już umiem, więc uczę się od górnej linii sponsorowania, ale będą oni z nami we Wrocławiu, będziemy mogli przejść to szkolenie certyfikujące. Dzięki temu dla wszystkich będzie to korzyść, bo zarówno dla tych, którzy będą chcieli wprowadzać firmy, chcieli dzięki temu więcej zarabiać, jak i dla zwykłych użytkowników, również dla darmowych użytkowników. Powiem Wam, wczoraj dzwoni do mnie pewna osoba, mówi ha, 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 ale mi to Sajtok Deals jest tylko jeden deal i to jeszcze drogi. Ja mówię, słuchaj, no to ciesz się, że jest jeden, bo jeszcze nikogo u nas nie było certyfikowanego, więc jest pytanie, kto to wprowadził, prawda? Okazało się, że to, prawda, jakiś tam wyjazd do Węgier widocznie został gdzieś właśnie od Węgrów. Dlatego naszym zadaniem jest to, żeby dla tych, którzy chcą jak najszybciej pokazać się na tym spotkaniu, pokazać się na tym szkoleniu, jak najwięcej firm powprowadzać, żebyśmy my mieli rzeczywiście narzędzie w ręce, żeby te firmy i te oferty, które zostaną wprowadzone, były naprawdę ciekawe dla naszych znajomych, dla zwykłych użytkowników. Jeżeli ja zdobędę, nie wiem, certyfikat, to pierwsze, co zrobię, to rozeznam wśród moich znajomych, którzy nie są na Sajtoku, słuchajcie, co byście chcieli, czy iść do pizzerii, na przykład mieć taniej pizzę, czy iść do kina, czy może do jakiejś kawiarni, czy może zakupić sobie lody i te osoby same mi powiedzą, gdzie chcieliby uzyskać zniżki i ja pójdę do tych firm i podpiszę z nimi umowę. I wiecie, co jest piękne? Że ci, którzy przyjadą do Bielska, ale na przykład zakupić te dealsy, zrobią to zupełnie przy okazji, spowodują, że zarobimy na tym pieniądze. I ja i cała struktura, która jest pomiędzy mną a osobą, która będzie sprzedawać te dealsy. Mało tego, wiecie, co ja zrobię perfidnie? Pojadę tam, gdzie jest najwięcej ludzi z Sajtoka, czyli na przykład chyba wszystko na to wskazuje, że jest to Wrocław, jest taki ośrodek i we Wrocławiu wprowadzę kilka firm. Niech wrocławianie robią tam zakupy, niech się cieszą, że mają dużo rzeczy taniej, a dzięki temu wszyscy będą zarabiać pieniądze. Wszyscy, bo tutaj nie ma znaczenia, czy z dealów korzysta ktoś z mojej struktury, czy z waszej struktury, czy z jeszcze w ogóle struktury, która nas w ogóle kompletnie nie dotyczy, prawda? Jeżeli pojedziemy za granicę, też możemy zrobić deala, niech inni korzystają, a my będziemy z tego zarabiać pieniądze. No system jest po prostu, proszę Państwa, genialny. Genialny, jeżeli zaczniemy w niego wnikać. Jest jeden warunek, żeby odbyć takie szkolenie. Dla posiadaczy pakietów złotych jest to tylko możliwe. W pakietach oczywiście nowych już mamy to szkolenie, natomiast teraz jeszcze dla posiadaczy starych goldów jest tutaj, jak widzicie, po prawej stronie wyświetla się cena za ten certyfikat 450 euro, plus jeszcze tam jest chyba jakieś 60 euro za bilet, czyli łączna kwota to jest 510 euro. Jest to kwota, która również przelicza się w BV, czyli są to punkty, ktokolwiek zakupi to szkolenie w waszej strukturze generuje wam punkty, czyli bardzo dobra informacja. W przyszłości to szkolenie będzie kosztowało
To jak tu widzicie piętro jeszcze niżej po prawej stronie, 995 chyba euro, tak się wyświetla, tak jest. I też ma swoją wartość punktową. I teraz jest promocja na to pierwsze szkolenie, ponieważ jest to pierwsze 450 euro. I nie zrozummy tego źle, że to trzeba robić, że trzeba płacić i tak dalej. Absolutnie nie. Firma postawiła sobie za cel, żeby, że tak brzydko się wyrażę, nie zepsuć tego biznesu, tego nie może robić każdy. To naprawdę muszą robić osoby, albo inaczej, może robić każdy, ale jeśli to robi, musi to robić na bardzo wysokim standardzie, na bardzo wysokim poziomie, żebyśmy po prostu nie zepsuli najzwyczajniej w świecie naszej marki. Dlatego między innymi również jest tutaj zastosowany ten filtr. Jeszcze dwa słowa na temat Wrocławia. 26, czyli sobota, jest to Site Talk The Opportunity Community, tak widzimy, Site Talk Day, czyli sama sobota jest to dzień z Site Talkiem, jest to dzień z gośćmi, którzy do nas przyjadą i zachęcam tych w szczególności, którzy nie byli w Budapeszcie, ale również pozostałych. Bądźmy w sobotę, spotkajmy się i kurczę, umówmy się na to wspólne zdjęcie, bo nie mogę tego przeboleć. I Tereska też mi, prawda, jeszcze podkręciła śrubę, mówi, czemu nie mamy wspólnego zdjęcia? Ja mówię, no temu, że Wojtka nie było i nie miał kto tego, kurczę, zorganizować. No, Wojtek biedny, miejmy nadzieję, że już stan jego zdrowia na Wrocław się ustabilizuje i będzie razem z nami, więc dopełnimy tej formalności i na pewno spotkamy się razem. Natomiast 27 maja, czyli sama niedziela, to jest certyfikacja właśnie odnośnie Site Talk Dealsów. Czyli ci, którzy chcą brać udział w szkoleniu Dealsów, trzeba sobie kupić bilet w naszym sklepie, zalogować się do OPN i zakupić bilet w naszym sklepie członkowskim. Natomiast pozostali prawdopodobnie ta sobota, tego 26, to będzie koszt około 30 zł, bo z reguły tak to bywa. I to jest koniec. Szczegóły i informacje, które tych dni dotyczą, już wkrótce otrzymamy również na maila. Także to będziemy już wkrótce wiedzieć. Kenny Nordlund również wypromował następną rzecz, mianowicie imprezę, która odbędzie się znowu w Budapeszcie. I tak sobie spekulujemy po cichu z niektórymi, że być może znowu coś tej daty ciekawego się wydarzy. 6 października mamy następną konwencję w Budapeszcie. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żebyśmy już teraz promowali tą imprezę, żebyśmy już teraz rozmawiali z tymi osobami, które wcześniej nie mogły, ponieważ wielokrotnie była taka sytuacja, że słyszałam, a kurczę, gdybym wcześniej wiedziała. Poza tym maj nie był takim najszczęśliwszym miesiącem, bo w rzeczywistości było tak, że było dużo komunii, rocznic i takich rzeczy, natomiast myślę, że przy okazji następnej tej daty będzie to zdecydowanie lepszy termin i zdecydowanie więcej osób i tak będzie mogło uczestniczyć, dzięki czemu na przykład mamy szansę pobić Słowenię, bo tylko 50 osób nas różni. I teraz tak, czekajcie, na następnym slajdzie jest też informacja o tym, w jaki sposób zamawiać te bilety, które są aktualnie w promocji i ta promocja polega na tym, że cena biletu pojedynczego wkrótce będzie kosztowała 80 euro. Jeżeli zakupimy teraz jeden bilet, to można go kupić dla siebie powiedzmy za 50 euro, ale najlepiej postawić sobie za cel, żeby być tam z 10 osobami. Dlaczego? Dlatego, że takie spotkanie, takie konwencje tak naprawdę budują Wam, nam wszystkim biznes. W sklepie członkowskim, w sklepie imprez, tak jak widzicie po zalogowaniu się, jest możliwość zakupu również nie tylko jednego bileta, ale 10 w specjalnej cenie za 500 euro, gdzie dwa dostajemy gratis, czyli można powiedzieć, że jest to 12 biletów, gdzie jeden kosztuje 40 euro, czyli dokładnie tak, jak mieliśmy teraz. Powiem tak, nie będę robić specjalnej tutaj już ofensywy na ten temat, natomiast warto. Ja już takie bilety zakupiłam. A co jest ciekawe, to również przelicza się na punkty. Gratuluję tym osobom, które również kupiły, bo widziałam, że jest kilka osób, które to zrobiły. Następna rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest bardzo ciekawe wydarzenie. Pojawił się na scenie Jan Ostasi. Również nasza górna linia sponsorowania, myślę, że większość go zna, widziała, słyszała i to był niesamowity show. Zarówno na początku, kiedy
kiedy pojawili się ludzie z ogniem na scenie, kiedy pojawiła się głośna muzyka i tak dalej, to emocje, że tak powiem, osiągnęły szczyty, to kiedy Jan Ostasi wjechał na motorze na scenę, to było coś takiego we mnie, jak Adam opowiadał ostatnio we wtorek. To było tak, jakby bliska osoba osiągnęła spektakularny sukces, dzięki czemu z przyjemnością mogłam bić mu brawo i machać, prawda, i cieszyć się bardzo z jego sukcesu. Jan Ostasi, jak zwykle zresztą, nie wiem, czy zauważyliście, ale on jest zawsze mega super przygotowany, nie tylko w języku węgierskim, ale również w języku polskim. I tutaj, jak widzicie również na zdjęciu, stwierdził, że jego serce oczywiście od zawsze ma kolory czerwono, biało, zielone, ale od 2 lat pewna część jest już tylko biało-czerwona. No i było to niezwykle miłe. Oczywiście Polacy wnieśli go na scenę, pomachali, pokroił torta, wjechał motorem, to już mówiłam, i było fantastycznie. No i otrzymał oczywiście zwieńczenie swojego sukcesu w postaci klucza, już nie do willi w Tajlandii, jak było wcześniej, ale klucza do willi na nowym zupełnie osiedlu na wybrzeżu hiszpańskim. To też była pewna część prezentacyjna w Budapeszcie, ale nie będę dzisiaj o tym za wiele mówić. Są ważniejsze rzeczy, a widzę, że czas mi się kończy, ale już dobiegam ku końcowi. Kolejnym mówcą, który pokazał się na scenie, był Joseph McClenton, tak jak widzimy. Trzeci. Cóż, no proszę Państwa, tego się nie da przekazać, to po prostu trzeba poczuć. Poczuliśmy, myślę, będąc tam na scenie, że jest to człowiek naprawdę niesamowity. Mówiono o nim różne rzeczy. Myślę, że dostaliście również, tak jak ja, maila informującego o tym, że będzie to człowiek niezwykły, który również będzie oferował swoje usługi w postaci szkoleń, w postaci coachingu. I mieliśmy tam tą możliwość, żeby to poczuć. Powiem Wam tak, oglądałam naprawdę dużo szkoleń, widziałam bardzo wiele. Osoby, które były ze mną również, jeden z nich też jest sam szkoleniowcem tak samo, i no, wszystkim nam naprawdę szczęki opadły. Myślałam, że na te tematy już niewiele można wymyśleć, ale okazuje się, że nawet dla 4,5 tysiąca ludzi na jednej sali można zrobić niesamowity wykład, niesamowite również ćwiczenie, które nie tylko jako jedyne samo w sobie wzniesie nasz sposób postrzegania biznesu, świata, życia, ale również będzie jakąś zachętą do tego, żeby sięgnąć po więcej. No tak jak mówię, nie będę przekazywać treści, ale w kilku punktach mówił o tym, że mamy przyciągać ludzi sobą tak naprawdę. No to jest akurat oczywiste. Sposób, w jaki o tym mówił, był bardzo ciekawy. Sposób o tym, który również podkreślał to, że każdy człowiek sukcesu powinien mieć swojego mentora, powinien mieć swojego coacha, i on postanowił zostać takim trenerem, takim coachem dla nas, dla tych osób, które chcą. Mówił o tym, że wprowadzić chciałby nowe słowo do naszego słownika, nie powiem Wam jakie, ale padło bardzo ważne zdanie: żeby rzeczy się zmieniały w Twoim życiu, Ty najpierw musisz się zmienić. I to jest bardzo często jasne, słyszeliśmy to, jest oczywiste, ale jest pytanie, czy to stosujemy. Jest pytanie, czy tak robimy i czy rzeczywiście w to wierzymy, czy tak tylko klepiemy to jako regułkę. Joseph Clenton zaproponował nam 4 punkty uczestnictwa w tym jego wystąpieniu. Po pierwsze, zaproponował, żebyśmy się bawili. Po drugie, żebyśmy współpracowali, byli interaktywni. Po trzecie, żebyśmy mieli otwartą głowę. I po czwarte, każdy, kto ma jakikolwiek sukces, to o czym przed chwilą wspomniałam, ma swojego mentora, i w związku z tym, żeby osiągnąć ten sukces, ten mentor musi nas popchnąć poza naszą strefę komfortu. I on chciałby to zrobić, chciałby nas wypchnąć poza naszą strefę komfortu. Ile razy jest tak, że po prostu nam się zwyczajnie czegoś nie chce? I mamy, proszę Państwa, odpowiedź w postaci produktu kolejnego, namacalnego, który jest nowością. Mamy 12 miesięcy treningu przez tą osobę, kursu o nazwie FF12, o którym więcej opowiadał na tym spotkaniu, a dodam jeszcze tyle, że Joseph McClenton, tak jak tutaj widzicie, wykładał i wykłada na Uniwersytecie w Kalifornii, jest doktorem nauk neuropsychologii. To, że napisał książkę, to dzisiaj żadna osiągnięcie.
osiągnięcia, ale owszem, napisał, nawet współpracuje z Antonem właśnie Robbinsem, myślę, że też go znamy. No i cóż, i przemawiał do ponad łącznie 2,5 miliona ludzi na całym świecie. Trenował naprawdę ludzi z najwyższych półek. On o tym mówił, ale ja tego nie notowałam, było za dużo, za szybko. To, co jest najważniejsze i o czym chciałabym Wam jeszcze powiedzieć. On też dużo mówił o skupieniu, o koncentracji, o fokusie. Natomiast mówił to w taki sposób, że naprawdę docierało. Zaprezentował dwa ćwiczenia wśród tak dużej publiki, które dały do myślenia aż do tego stopnia, że niektórym osobom polały się łzy. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pokazał nam dokładnie na pewnym ćwiczeniu, że czujemy tak naprawdę to, na czym się skupiamy, że ta koncentracja jest po prostu niezwykle ważna i czasem nam się wydaje, że na czym się koncentrujemy, a tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie nasze złudzenie. Co zrobić, żeby to było naprawdę? Co zrobić, żeby generować taką energię, jaką chcemy? Ponieważ wiemy, że każdy człowiek generuje energię. Kiedy patrzymy na kogoś, patrzymy z określoną energią i ludzie to czują. I przesłanie główne Josepha było takie, żebyśmy się stali liderem najlepszym, jakim możemy. Każdy na swój własny sposób. To jest pierwsza rzecz. Stań się najlepszą wersją siebie, a druga, zrób tak, żeby twoi ludzie stali się najlepszymi liderami, jakimi mogą być. Po prostu się rozpędź. I on proponuje ten produkt FF12, dzięki któremu również od lipca w języku polskim, słuchajcie, no evenement, będziemy mogli poprzez cały rok, będąc uczestnikami jego coachingu, jego szkoleń w tłumaczeniu na polski, podkreślam pierwszy raz, zostać osobami, które wzniosą swój biznes na wyższy poziom. I teraz powiem Wam ciekawostkę. Jedna z tych dwóch osób, którą zabrałam, która stwierdziła, że on pozjadał wszystkie rozumy i że w ogóle Sajtok jest do niczego i że jego to nie przekonuje, on stwierdził, wiesz co, Aga, to szkolenie chcę kupić. To była pierwsza wtedy pozytywna informacja w czasie całego tego jego wyjazdu z US. Okej, okay, nie ma problemu, już je zakupił. Jest to możliwe w naszym oczywiście sklepie. No i jest oczywiście też teraz pewna promocja, która powoduje, że kupując jedno szkolenie, drugie dostajemy gratis. Każdy może sobie wejść do sklepu, dostaliście też Państwo maila od firmy bezpośrednio na ten temat, także można sobie to przypomnieć, zajrzeć. I do jutra, do północy jest promocja, która mówi kup jedno, drugie dostaniesz gratis. Cena jest naprawdę bardzo dobrze skalkulowana. Słuchajcie, nie pamiętam, ale chyba tam jest 60 euro czy jakoś tak. Ale naprawdę bardzo tanio. Jest to gość, który bierze przeogromne pieniądze. On o tym mówił, ja nawet nie chcę tego powtarzać, bo wydawałoby nam się to może nawet śmieszne, gdybyśmy nie słyszeli całego jego wykładu, ale bierze naprawdę przeogromne pieniądze. Jest to 12 szybkich kroków systemu tak zwanego FF12. Dwa razy w tygodniu dostajemy materiały w systemie wideo, gdzie krok po kroku dostajemy takie informacje, dzięki którym, jeszcze raz podkreślam, możemy wznieść swoją jakość na wyższe tory, a w związku z tym cały swój biznes. Zadał on takie tam na scenie pytanie, czy zapłacisz mi 2000 euro, jeśli dzięki temu zarobisz 10 tysięcy euro? Na szczęście nie musimy tyle płacić. Ten kurs naprawdę, można powiedzieć, jest taniochą w stosunku do tego, co on zaproponował. Nie chcę więcej o tym mówić, żeby to źle nie zabrzmiało, że strasznie promuję, ale naprawdę jest to moje żywe doświadczenie i mówię na gorąco swoje odczucia. Okej, okay. Powiedział też bardzo ważne zdanie. Życie jest dużo prostsze niż to, co nam wmówiono. I to tak pewnie jest. Na zakończenie tutaj jeszcze mam jeden cytat, słuchajcie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale mam takie zdanie. Będziemy mijać po kolei następne firmy. Zostaną w tyle za nami. Nie ma limitu, co ktoś może zrobić z tym biznesem. No to było pewnie na zakończenie. I to się zgadza.
I nie ma limitu, proszę Państwa. Może być również biznes dla dzieci. I zobaczcie, nie wiem, czy już sprawdzaliście, czy dostaliście tego linka. Niektórzy dzisiaj z zaskoczenia stwierdzili, że pierwszy raz to widzą. Sprawdźcie to koniecznie. Powiem Wam tak. Szczerze mówiąc, tak między nami tylko i wyłącznie, nie chciało mi się tam w ogóle klikać, bo myślę sobie, nie, gry to nie dla mnie, zresztą w ogóle co ja mam o tym mówić. Jakoś kompletnie mnie to nie ciągnęło, ale myślę sobie, dobra. I to był moment i powiem Państwu, że od razu mi wciągnęło, a powiem Wam również dlaczego. Tak jak tu Państwo widzicie obrazki, no obrazki obrazkami. Są to gry naprawdę edukacyjne i to jest tak. Nasze dzieci będą spędzały czas w internecie i tak, ale jeśli już go spędzają, niech go spędzają w dobrych miejscach. I jestem przekonana, że to jest naprawdę dobre miejsce, że historia Hermana, którą mogą tutaj oglądać, gdzie mogą doświadczać różnych rzeczy, które mają coś wspólnego również z nauką, bo są tutaj różne dziedziny, które można pooglądać, przynajmniej z grubsza, no powiem Wam tak, spędziłam tam może 10-15 minut i od razu można było pewne rzeczy zobaczyć. Nie wiem, jak bardzo ona jest rozbudowana na chwilę obecną. Podejrzewam, że na pewno będzie się również rozwijać, ale na pewno myślę, że z czystym sumieniem możemy polecić to naszym maluchom i na pewno się nie zgorszą. Gorsze rzeczy są w internecie. Tutaj naprawdę jest to w bardzo fajny sposób podane, bardzo fajnie pokazane i niekiedy bardzo śmieszne. Polecam wprowadzenie Hermana do łazienki. Ci, którzy tam go wprowadzili i posprawdzali, co on robi i w jakiej kolejności, to na pewno się uśmiali. Polecam naprawdę. I tutaj znowu pojawia się myśl przewodnia, do której zachęcam. Baw się pracując, bo nawet kiedy ludzie będą się bawić tymi grami, nieważne czy na komputerze, czy na iPhone'ie, bo takie możliwości oczywiście niekiedy mamy tylko czasami przy okazji tych gier, to wszystko będzie generowało ruch, a ten ruch będzie generował BV, a BV będą generowały pieniądze, czyli będziemy się bawić, będziemy miło spędzać czas i będziemy zarabiać pieniądze. To jest, myślę, to, o co nam chodzi w życiu. Będziemy z tego zadowoleni, będziemy mieć z tego satysfakcję. Okej, to tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zaprezentowanie tych najważniejszych treści. Wow, myślę, że jest nieźle, jeśli chodzi o czas. Natomiast jeszcze dwa slajdy z Budapesztu. To nie był koniec. W sobotę oczywiście poszliśmy na dyskotekę, potańczyliśmy, było bardzo fantastycznie. Oczywiście nie przedstawię Państwu zdjęć, kto był, ten widział, jak to wyglądało. Było świetnie, to znaczy powiem tak, jedno mnie zaskoczyło. Ja z reguły, kiedy pojawiam się w dużym... albo w dużym, no nazwijmy to, w miejscu, gdzie jest dużo ludzi, jestem jedną z najwyższych. Powiem Wam tak, na tej dyskotece byłam jedną z najniższych. Ja nie wiem dlaczego, ale Węgrzy są strasznie wysoci, zarówno wysocy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To było strasznie dziwne doświadczenie, ale całkiem przyjemne, sympatyczne. Jak Państwo tutaj widzicie na zdjęciach, Budapeszt jest przepiękny. Kto był, ten widział. To jest tylko i wyłącznie namiastka, gdzie my prezentujemy Państwu kilka zdjęć, które i tak wszędzie można znaleźć, ale tam byliśmy i to widzieliśmy. Dlatego to pokazuję. I tyle ode mnie. Myślę, że jest nieźle. Godzinka to było tyle, ile miałam nadzieję się zmieścić. Kilka zdań od nie tylko mnie, bo to może być subiektywne, dlatego chcę wpuścić jeszcze na chwileczkę i zaprosić tutaj Adama Zarębę, który również powie Państwu kilka ciekawych rzeczy, które są nowościami, które dotyczą już stricte typowo właśnie Sajtoka 2.0. No i oczywiście na sam koniec, jeżeli tylko będzie miał życzenie, zapraszam również Wojtka Bittnera, bo dzisiaj tak prawda nie swoją. Wojtek nic nie mówi, podejrzewam, że nie wytrzymał, wobec tego zachęcam. I ja już Cię wyłączam, to tyle z mojej strony. Dziękuję ślicznie, jeśli są jakiekolwiek pytania, to proszę wpisać na polu czatu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na koniec odpowiem. Póki co, dziękuję, będziemy się spotykać i planować różne nasze spotkania wewnętrzne na temat różnych aspektów, dziś tylko dotkniętych. Na pewno będzie potrzeba wiele spotkań odbyć na temat samego Sajtoka 2.0. Dodam tylko tyle, że opcja live jest mega super hiper. Będziemy to wszystko omawiać, będziemy to analizować i będziemy to przede wszystkim wykorzystywać, żeby móc docierać do jak najwięcej rzeszy ludzi z naszym naprawdę już na chwilę obecną na wysokim poziomie tematem, projektem, MLM-em, network marketingiem, jak zwał, tak zwał, każdy wybiera to, co lubi najbardziej i tak naprawdę można z tym biznesem zrobić wszystko. Podkreślam i potwierdzam. Podpisuję się pod tym, Agnieszka Sztafińska, oddaję głos Adamowi Zarębie. Dziękuję za uwagę. Moi drodzy, próba mikrofonu. Widzę, czy mnie słychać. Potwierdzę, czy mnie słychać. Halo, witajcie, moi drodzy. Okej.
Adaś, jak dasz radę, to wejdź, żeby nie przedłużać, to po prostu ja parę słów powiem. Moi drodzy, cieszę się, że jesteście dzisiaj na konferencji, cieszę się, że mogliście tego wszystkiego posłuchać. Ja jestem pod wielkim wrażeniem entuzjazmu, który przebija od osób, które wróciły z Budapesztu. Agnieszka tak podekscytowana, tak radosna, mogę powiedzieć w cudzysłowie tak gadatliwa, prawda? Bo w tak krótkim czasie tyle przekazać i to w sposób tak interesujący, że wszyscy słuchali do końca, to naprawdę słowa uznania, słowa podziwu. I Agnieszka, jeszcze raz po prostu cieszę się, że jesteś ze mną, że jesteś z nami, że jesteś w naszej grupie, że jesteś w naszej drużynie, top grupie i że dajesz nam przykład, że nas uczysz, że po prostu nawet ci, którzy są nieobecni, mogą wiele, wiele się dowiedzieć. Moi drodzy, ja myślę, że po tej zachęcie, po tym wszystkim, co żeśmy wiedzieli, to już dzisiaj zaplanujemy pobyt w następnej konferencji w Budapeszcie. Ja do ostatniej chwili jechałem, praktycznie w piątek po godzinie 17. Powiedziałem, że nie jadę, bo po prostu nie dam rady, ale miałem wszystko zaklepane i chciałem pojechać, niestety nie udało się. Także moi drodzy, kto może, kto ma chwilę czasu, kto ma troszkę pieniędzy, niech zrobi wszystko, żeby następnym razem pojechać. Także jeszcze raz gratulujemy wszystkim, którzy pojechali. Gratulujemy awansów, a szczególnie awansu Agnieszce. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Na początku tej najlepszej, myślę, najlepszego kawałka drogi, żeby to wszystko zacząć i żeby odnosić sukcesy, żeby odnosić w tej firmie, tak jak ona w tej chwili, prawda, zaczyna jak gdyby od początku. Dla tych niezdecydowanych to jest bardzo dobra wiadomość, dla tych, którzy jeszcze nie wystartowali, dla tych, którzy może jeszcze się zastanawiają, to jest dobry moment. Po prostu startujmy. Tym bardziej, że mamy tyle osób, które mogą pomóc tutaj wszystkim jako liderzy, jako mentorzy, jako sponsorzy. Tym bardziej, że mamy w tej chwili te wspaniałe narzędzia, o których Agnieszka mówiła, tym bardziej, że mamy programy szkoleniowe. Mówiąc inaczej, prawie każdy, kto tylko troszeczkę zechce, będzie miał możliwość odnieść sukces. Także jeszcze raz dziękujemy za konferencję dzisiaj dla Agnieszki. Myślę, że Adam następnym razem z mikrofonem sobie poradzi i to, co miał dzisiaj przekazać, przekaże. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Gdyby Agnieszka chciała jeszcze coś powiedzieć, to Agnieszka, przekazuję Tobie głos. Znaczy tak, ja powiem najważniejszą rzecz, prawda? To, co tutaj jest na slajdzie, a co Adam miał też wspomnieć, jako nasz specjalista od wszelkiego rodzaju aktualności, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na fanpage'u. Śledźcie je Państwo, bo jest ich bardzo dużo. W dniu dzisiejszym i wczorajszym zostało tam opublikowane, bo dużo się dzieje. Natomiast, kiedy zalogujecie się na SiteStocka, to po prawej stronie, tak tutaj strzałki pokazuje Wam się profil SiteStock News. Warto sobie dodać, obejrzeć ten profil i dodać go do znajomych, ponieważ tam będą publikowane każdego dnia newsy, które dotyczą tego, co pojawia się w postaci nowych funkcji na naszym portalu. Każdego dnia są dodawane nowe rzeczy i są poprawiane też stare rzeczy. Jak wiemy, uruchomienie całego portalu dla nagle 13 milionów ponad już teraz użytkowników, no też stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. I tutaj wszystkie te informacje a propos nowości jak najbardziej będą zamieszczane, warto to wszystko śledzić. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że oczywiście to na punkcie czego jestem zwariowana już przetestowałam, mianowicie SiteStock Live. No, genialne narzędzie do rozmów z kilkoma osobami, tak żeby widzieć się, tak żeby rozmawiać. Rozmawiałam z ludźmi, nie wiem, nieznanymi mi gdzieś różnych narodowości. Trochę mówiliśmy, trochę klikaliśmy. Nie wiem, cokolwiek udało się tam, powiedzmy, porozumieć, ale można powiedzieć, że fajna zabawa. No i inne zakładki również warto zwiedzać. Wiadomo, że to od razu nie będzie super, hiper show, ale pomalutku już teraz wygląda to naprawdę fajnie. I co jest bardzo ciekawe, na co ja zwróciłam uwagę. Powiem Wam tak, Adrian Barrett poinformował nas, że SiteStock 2.0 jest zamieszczony na serwerach tych samych co Amazon, na serwerach Amazona. Wszystkie informacje, które się gromadzą na nasz temat są
Dobrze. Są, wiszą w tak zwanej chmurze i to jest tak, że kiedy my się logujemy w ogóle na Cytoka, to wszystko, co nas dotyczy, już jest jakby przywołane do życia, dlatego działa to w sposób bardzo sprawny i szybki i wszystko, co będziemy robić na tym portalu, będzie działało zdecydowanie szybciej. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra informacja. Jest to zdecydowanie no, najwyższa półka na te czasy i na tą chwilę i na, myślę, bardzo długo nam starczy tych właściwości, z których będziemy mogli korzystać i bardzo dużo użytkowników nasz portal na chwilę obecną może pomieścić. Dlatego poczekajmy jeszcze ten tydzień, dwa, może trzy, nie wiem, zobaczymy, ale nie wpadajmy w euforię już dzisiaj, że jutro będzie wszystko idealnie, ale to musi się przetrzeć. Ci wszyscy ludzie muszą się przewinąć. Te wszystkie błędy, które gdzieś tam powstały albo niedociągnięcia trzeba poprawić. Na Cytok News, na tym profilu każdego dnia będą informacje, które będą dotyczyły poprawienia jakości funkcjonowania tego portalu. I teraz naprawdę jest to świetna jakość zapowiadana przez wiele, wiele miesięcy. Mamy ją jak na tacy i już wkrótce nasz najsłabszy punkt stanie się punktem najmocniejszym. Ok, myślę, że to tyle. Tak, Adam napisał, dokładnie tak, aktualności na top grupie zachęcam. Są tam wszystkie te rzeczy, które się dzieją. Ja też dzisiaj podjęłam postanowienie, ponieważ bardzo dużo nowych rzeczy ostatnimi czasy dorzuciłam na naszą stronę Top Grupa, ale to jest za bardzo niewidoczne, więc będę publikować, co jest nowego również na naszej stronie Top Grupa, z czego warto skorzystać. Będę o tym pisać wszystko, wszystkim na fanpage'u Baw się pracując. I dlatego dzisiaj kilka linków tam również zostało wrzucone, z których możecie sobie posprawdzać różne rzeczy i cokolwiek będzie się działo na stronie Top Grupa, będziecie, ponieważ jest już tego dość dużo, będę o tym wszystkim pisać na Baw się pracując na tablicy, dzięki czemu będziemy mieć najświeższe informacje. Już dziś zdążyliśmy nagrać na nowo zupełnie prezentację na nowych slajdach, więc już wkrótce będzie ona zamieszczona na top grupie. Krótki film zajawkowy jest również dotyczący Budapesztu. Wszystkie nasze materiały, które dotyczą filmów, też wkrótce już zostaną zebrane w całość i za niedługo jako wydarzenie będą na stronie internetowej dla Państwa oraz dla ludzi, którzy dzisiaj tutaj również być nie mogli. Dodam również, że nasza konferencja dzisiejsza jest nagrywana i też wkrótce będzie na stronie Top Grupy. Oczywiście o wszystkim będziemy Państwa razem z Adamem informować na naszych stronach Baw się pracując oraz w zakładce aktualności na Top Grupie. Ok, myślę, że to już wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Było nam bardzo niezmiernie miło gościć dzisiaj ponad 20 uczestników, użytkowników i ja myślę, że to jest ta grupa, od której w ogóle tak naprawdę zaczynamy. To jest ta grupa, która może wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć, tak jak Wojtek powiedział, od nowa budować ten portal, tą społeczność i od nowa dawać zupełnie nowe szanse, nowe możliwości, bo tak naprawdę opportunity, community jest to społeczność szansy. I tak to traktujmy. Bądźmy z tego dumni. Dziękuję za uwagę. Dobrej nocy.